Antoni Czernomordis trenuje z pierwszą drużyną i wiosną może wzmocnić ekipę Macieja Skorży. Łotysz, którego względy proceduralne do tej pory wykluczały z gry w Polsce, od nowego roku będzie mógł oficjalnie grać z herbem kolejorza na piersi. Za tobą kolejny trening z pierwszą drużyną Lecha, tym razem na Inea Stadionie. A zatem pytanie, jak ci się trenuje, jak ci się podoba w Poznaniu? Jestem bardzo zadowolony, że dostałem taką szansę trenować z pierwszym zespołem. Czuję się dobrze, że trenuję z takim już, który dużo grają, już meczu zagrali w Ekstraklasie. To jest bardzo dobrze do mnie, ja mogę uczyć się od nich, coś nowego zawsze, fajnie jest bardzo. Jak stadion robi wrażenie? Tak, robi wrażenie, bo na Łotwie takiego niejednego nie ma. Jest bardzo fajnie. Jeżeli kiedy jest dużo kibiców, to myślę, że jest bardzo fajnie, atmosfera jest dobra. A powiedz, jak ty się czujesz na treningach z pierwszą drużyną? Jak tam z dostosowaniem się do tego, co się dzieje na zajęciach? Ja wszystko rozumiem, co trzeba robić na ćwiczeniach, bo tak spokojnie mówię po polsku, wszystko kojarzę, co trzeba robić, tak, no dobrze. Mówi się o tym, że być może staniesz przed szansą, by pojechać z drużyną na obóz do Turcji. Jak ty się zapatrujesz na te przygotowania, czy na plany do przygotowań? Jest taka szansa, że pojadę, będę tam pracować dużo, bo chcę zostać tutaj na stałe już i będę bardzo dużo pracować, no. To jest dobra szansa. To powiedz jeszcze na koniec, jakbyś miał się tam piłkarsko przedstawić o tym, jakim jesteś piłkarzem. Jestem dobrym stoperem.